Sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej rysuje się jako wyjątkowy moment przejścia i dostosowania się do nowych okoliczności zdrowotnych króla Karola III. Jego choroba nowotworowa i konieczność przejęcia przez niego zwolnienia lekarskiego wywołały znaczące zmiany w dynamice i strukturze wykonawczej monarchy. Po powrocie do pełnienia swoich obowiązków król wciąż potrzebuje wsparcia bliskich, co podkreśla trudność sytuacji, z jaką się mierzy. Książę William, jako najstarszy syn króla, stopniowo przejmuje więcej zadań reprezentacyjnych, co będzie szczególnie widoczne podczas zbliżającej się wizyty cesarskiej pary z Japonii. To on, a nie król, powita cesarza i jego małżonkę w Londynie, co stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia jego roli w ramach rodziny królewskiej. Jego obecność i zaangażowanie podczas oficjalnych uroczystości, takich jak Horse Guards Parade, oficjalny lunch oraz prywatne zwiedzanie związane z japońskimi eksponatami w Royal Collection, podkreślają jego rosnącą odpowiedzialność i przygotowanie do przyszłej roli króla. Eksperci i obserwatorzy rodziny królewskiej zauważają, że takie działania nie tylko świadczą o praktycznym przejęciu obowiązków przez księcia Williama w trudnych chwilach dla rodziny, ale również mogą być postrzegane jako przygotowanie do przyszłego objęcia tronu. Książę William, mając na uwadze dobro i stabilność monarchii, zdaje się być coraz bardziej gotowy do pełnienia roli króla, co może sugerować, że jego czas na tronie może nadejść szybciej niż przewidywano. Taka sytuacja podkreśla znaczenie solidarności i wsparcia w rodzinie królewskiej, które są kluczowe w trakcie przejściowych okresów i wyzwań zdrowotnych. Książę William, poprzez swoje zaangażowanie i rosnące obowiązki, pokazuje, że jest przygotowany do wspierania króla oraz do przyszłego kierowania monarchią w nowym kierunku.